Całkiem sporo. Funkcjonariusze wyjmują paczki z narkotykami ukryte w drzwiach samochodu. Dziesięć w tylnych drzwiach. Osiem po stronie pasażera. Dwadzieścia siedem z tyłu po stronie pasażera. I cztery w drzwiach samochodu. Teraz przeszukam bak. Zdarza się, że przemytnicy ukrywają tak narkotyki. W zależności od rozmiaru mogą zmieścić całkiem sporo. Nie widzę tu żadnych anomalii. To częste kryjówki. Drzwi, panele. Coś widzę. Czasem paczki są świetnie schowane. Musimy mieć pewność, że w samochodzie nic nie zostało. Funkcjonariusze CBP odkryli w samochodzie 49 paczek. Nic tu nie ma. Więcej paczek. Odkryliśmy kolejne zawiniątka z tyłu. Jest ich 10. Nic więcej? Nic nie widzę. Zrobimy test. Musimy sprawdzić, jaki to narkotyk. Zakładam, że to metamfetamina. Wygląda jak kryształki, ale i tak musimy sprawdzić. Metamfetamina. Takie narkotyki łatwo wyprodukować, są trwałe i opłacalne. Im dalej na północ, tym wyższa ich wartość. Kartelom chodzi o zysk. Test dał wynik pozytywny. Zaaresztuję kierującą. Zareagowała zdziwieniem. Miała sporo pytań, ale powiedzieliśmy, że musi zaczekać na agentów. Zważymy całość. Równo ułożyć. Ostatnia to razem 59 paczek. 29 kg. Zawiadomimy HSI. Agenci zajmą się podejrzaną. To nie jest duża ilość, ale nadal można dostać za nią 10-15 lat więzienia. Nasze ulice zalewają narkotyki, a my próbujemy się przed nimi bronić. Staramy się jak możemy. Mam siostrzeńców, którzy są w liceum. Boję się, że zostaną na to narażeni. Kiedy konfiskujemy taką ilość, to ma znaczenie. Podejrzana nie przyznała się do przemytu. Jest niewinna, dopóki sąd nie orzeknie inaczej.